Cześć, dzieciaki! Dzisiaj wyruszamy na wieś i zobaczymy wiejskie zwierzęta. Chcecie zobaczyć, jak wygląda praca w gospodarstwie? Mam nadzieję, że tak, bo zaczynamy! Kamlotki! Kazio i zwierzęta na wsi. Jesteśmy na miejscu. Jak to ładnie. Co to za miejsce, mamo? To moja rodzinna wieś. W tym miejscu się wychowałam. Chodź, Kaziu, pokażę ci dom, w którym kiedyś mieszkałam. Podoba mi się tu, ale coś tu dziwnie pachnie. Przyzwyczaisz się. To zapach wsi. To ten dom? Tak, to on. Strasznie zarośnięty ogródek. Bo nikt tu już nie mieszka. Dawniej było tu inaczej. Dziadkowie mieli swoje gospodarstwo rolne. Babcia Helcia i dziadek Zbyszek byli rolnikami. Hodowali zwierzęta i uprawiali pole. Mieli również piękny sad z owocami. A ty co robiłaś? Byłam wtedy małą dziewczynką. Razem z wujkiem Damianem biegaliśmy boso po trawie, bawiliśmy się ze zwierzętami i od czasu do czasu pomagaliśmy naszym rodzicom, czyli twoim dziadkom. Każdego ranka babcia wysyłała nas do kurnika po jajka. To było moje ulubione zajęcie. Mieliście kury? Ale super! Tak, trzymaliśmy wiele zwierząt. Kury, krowy, świnie, kaczki. Mieliśmy nawet jednego konia. Opowiedz mi o tych zwierzętach, mamo. Poznajmy wiejskie zwierzęta. Prawie w każdym wiejskim gospodarstwie znajduje się kurnik. Kurnik to miejsce, w którym mieszkają kury. Są one bardzo pożyteczne dla ludzi, ponieważ jajka, które znoszą, są jednym z najzdrowszych i najsmaczniejszych produktów, jakie można znaleźć. Kury lubią rozkopywać nogą ziemię w poszukiwaniu jedzenia. Kogut też mieszka w kurniku. To samiec kury, który stoi na czele swojego kurzego stada. Broni go przed drapieżnikami. Koguty znane są z tego, że pieją z samego rana, budząc wszystkich domowników. Dawniej kogut zastępował ludziom budzik. Na wiejskim podwórku możemy spotkać również inne ptaki. Hoduje się kaczki, gęsi, indyki, a nawet przepiórki. Przepiórki znoszą malutkie brązowe jajeczka. Z kolei gęsi i kaczki dają nam puch i pierze, których się używa do wypełniania kołder i poduszek. Pasące się łaciate krowy to popularny widok na polskich wsiach. Krową nazywamy dorosłą samicę bydła domowego. To bardzo ważne zwierzęta hodowlane, które dają nam mleko. W małych gospodarstwach krowy doi się ręcznie. W większych używa się specjalnych dojarek. Konie to przepiękne zwierzęta, które dawniej wykorzystywano do pracy na roli. Dzisiaj konie hoduje się w celach sportowych i rekreacyjnych. Jazda konna to ciekawa aktywność fizyczna, podczas której mamy okazję obcować z tym niesamowitym zwierzęciem. Konie żyją w stajni. W niektórych gospodarstwach trzyma się osły.
Wykorzystuje się je w transporcie lub jako zwierzęta juczne, czyli przeznaczone do noszenia ciężarów. Kozy siedzą w swoich zagrodach. Te zwierzęta to naturalne kosiarki. Zjedzą wszystko, co napotkają na swojej drodze. Obok nich odpoczywają owce. Z owiec uzyskujemy wełnę, której używa się do produkcji odzieży, kocy czy dywanów. Kozy i owce dają nam również mleko. Kolejnym mieszkańcem naszego gospodarstwa jest świnia. Świnki mieszkają w chlewie. To bardzo spokojne zwierzęta i wbrew pozorom lubią czystość. Mają dobry węch i są wszystkożerne. Okrągły nos, zwany potocznie ryjkiem, pozwala im swobodnie grzebać w ziemi. Świnie hoduje się głównie ze względu na ich mięso. Mięso pozyskuje się również od innych zwierząt gospodarskich. Na wsiach hoduje się pszczoły. To bardzo pożyteczne owady, które zapylają kwiaty. Buduje się specjalne ule, z których łatwo pozyskiwać miód. Teren z ustawionymi ulami nazywamy pasieką, a hodowca pszczół to pszczelarz. Oprócz miodu pszczoły dają również wosk, z którego wytwarza się świece, środki czystości, a nawet leki. W gospodarstwie nie może również zabraknąć psa. Psy pasterskie zajmują się pilnowaniem zwierząt i chronią stado przed intruzami. Dawniej każdy mieszkaniec wsi trzymał kota, który polował na szkodniki, takie jak myszy. A teraz powtórzmy sobie nazwy zwierząt i poznajmy ich rodziny. Koń. Mama to... klacz. Tata to... ogier, a ich dziecko to źrebię. Krowa. Mama to krowa. Tata to byk, a ich dziecko to ciele. Świnia. Mama to maciorka. Tata to knur, a ich dziecko to prosię. Koza. Mama to koza. Tata to kozioł, a ich dziecko to koźlę. Owca. Mama to maciorka. Tata to baran, a ich dziecko to jagnię. Kura. Mama to kura. Tata to kogut, a ich dziecko to kurczątko. Kaczka. Mama to kaczka. Tata to kaczor, a ich dziecko to kaczątko. Gęś. Mama to gęś. Tata to gąsior, a ich dziecko to gąsiątko. Indyk. Mama to indyczka. Tata to indor, a ich dziecko to indyczek. Pięknie, Kaziu. A wiesz, jakie produkty otrzymujemy od wiejskich zwierząt? Kury dają nam jajka. Jajka otrzymujemy również od innych ptaków, na przykład od kaczek i przepiórek. Gęsi i kaczki dają puch i pierze, którymi wypełnia się na przykład poduszki. Owce dają wełnę.
Wełna jest bardzo ważna, ponieważ służy do produkcji ubrań. Krowy, kozy i owce dają nam mleko. Z mleka robimy masło, śmietankę i na przykład sery. Z mleka koziego można zrobić ser kozi, a z mleka owczego produkuje się oscypki. Świnia daje nam mięso zwane wieprzowiną. Mięso możemy również otrzymać od innych zwierząt. Na przykład od krów mamy wołowinę. Dzięki kurom, kaczkom i indykom mamy mięso drobiowe. Brawo, Kaziu! Mam dla ciebie niespodziankę. O, a co to takiego? Pójdziemy na farmę mojego przyjaciela z dzieciństwa. Zobaczysz, jak się żyje na wsi. Wow, dziękuję, mamusiu. Mamo, to był ekstra dzień. Świetnie się bawiłem. Cieszę się, Kaziu. Szkoda, że babcia i dziadek już nie prowadzą gospodarstwa. Dziadkowie są już starsi i nie mogą tak ciężko pracować. Przeprowadzili się do innego domu, bliżej miasta. Nadal mają pieska i kotka, ale nie hodują innych zwierząt. Są na emeryturze i odpoczywają sobie. Rozumiem. To jednak trochę męcząca praca. Ja też się zmęczyłem przy przekładaniu tego siana. Prawda? Miło jest od czasu do czasu pobyć na farmie. Ale codzienna praca w gospodarstwie to inna para kaloszy. Zwierzęta wymagają ciągłej uwagi, trzeba je szanować i dobrze o nie dbać. Babcia i dziadek musieli wstawać nawet o 5 rano, by wykonać wszystkie obowiązki. To bardzo wcześnie. Ja i wujek Damian wyprowadziliśmy się z rodzinnego domu i założyliśmy swoje rodziny. Nikt z nas nie miał smykałki do prowadzenia gospodarstwa rolnego. No to może ja będę prowadził to gospodarstwo? Kto wie? Zobaczymy. Nie podoba mi się, że domek dziadków jest taki smutny i zaniedbany. Musimy coś z nim zrobić, mamo. Masz rację, Kaziu. Szkoda tego miejsca. Następnym razem przyjedziemy z kosiarką i doprowadzimy go do porządku. O, nadjeżdża nasz autobus. Wracamy do domu. Gdzie byłeś, Kaziu? Na prawdziwej farmie. Doiłem krowy, karmiłem świnki i trzymałem malutkiego kurczaczka. Ale ci zazdroszczę, Kaziu. Następnym razem muszę pojechać z wami. Koniecznie! Tyle przegapiłeś! Na pewno wiele się tam nauczyłeś. Tak, tato. Nauczyłem się, że praca na wsi jest fajna, ale też bardzo ciężka. Dowiedziałem się, że zwierzęta dają nam wiele dobrych rzeczy, za które powinniśmy być im wdzięczni. Każdy człowiek musi szanować zwierzęta. Masz rację, Kaziu. Zwierzęta to wrażliwe istoty. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie im dobrych warunków do życia. My bardzo dbamy o naszego kotka. Szaruś nie potrafi łapać myszy jak wiejskie kotki, ale za to daje nam dużo miłości. Czas na zagadki! Hej, Kaziu, jestem ciekawa, czy odgadniesz wszystkie zwierzęta? Tam, na pewno sobie poradzę. Zwierzę numer 1. To krowa. Dobrze, to krowa. Krowa muczy. Mu! Zwierzę numer 2. To osioł. Tak, to osioł. Osioł ryczy. Icha, icha. Zwierzę numer 3.
To kogut! Masz rację! To kogut! Kogut pieje! Kukuryku! Zwierzę numer 4. To owca! Tak, to owca! Owca beczy! Be, be! Zwierzę numer 5. To kaczka! Kaczka, zgadza się! Kaczka kwacze! Kwa, kwa! Zwierzę numer 6. To świnia! Tak, to świnia! Świnia chrumka! Chrum, chrum! Zwierzę numer 7. To koń! Koń, dobrze! Koń rży! I ha, ha! Zwierzę numer 8. To kura! Tak, to kura! Kura gdacze! Ko, ko, ko! Zwierzę numer 9. To jest gęś! Gęś, bardzo dobrze! Gęś gęga! Gę, gę! Zwierzę numer 10. To indyk. Zgadłeś, to indyk. Indyk gulgocze. Kul, kul, kul. Zwierzę numer 11. Nie! Nie! To jest koza. Tak, to koza. Koza meczy. Me. Zwierzę numer 12. To pszczoła. Masz rację, to pszczoła. Pszczoła bzyczy. Bzz. Brawo, nieźle się spisałeś. Ciekawe, jak ci pójdzie z kolejnym zadaniem. Wymień wiejskie zwierzęta, które dają nam mleko. Zwierzęta, które dają nam mleko, to krowa, koza i owca. To bardzo dobra odpowiedź. Które z tych zwierząt dają nam jajka? Jajka otrzymujemy od kur i przepiórek. Dobrze. Od kogo dostaniemy wełnę? To łatwe. Od owcy. Zgadza się, Kaziu. Z jakiego mleka robi się oscypki? Z krowiego? Owczego? A może z koziego? Prawdziwe oscypki robi się z mleka owczego. Dobrze. Co produkuje nam pszczoła? Pszczoła produkuje miód i wosk. Tak, to prawda. Brawo, zdałeś ten test bezbłędnie. A wam jak poszło? Wciśnijcie przycisk subskrybuj, aby nie przegapić nowych filmów. Do zobaczenia!